Siemano ludzie, tutaj Kojot. Dobra, w tym odcinku mam nadzieję, że sobie zakończymy. Nawet tak będzie trzeba zrobić, żeby trwał 50 minut, to będzie trwało 50 minut. Ale chcę już to skończyć. Jak nie w tym odcinku, to w następnym. Ale i tak nagram oba już dzisiaj. Dobra, taki mały wstępik. I cóż, lecimy chyba sobie na dół, bo tutaj już nie ma nic ciekawego do roboty. Dobra, damy radę? Damy, na spokojnie, git. Tędy uciekaliśmy wtedy. Wtedy uciekaliśmy, teraz wracamy. A olej jak uciekł, tak cieknie. Pytanie, jest tutaj ktoś? Tu jak się uczyliśmy skoków? Nie wydaje mnie się, okej. Czy tutaj coś mamy ciekawego? Nie, dokumenty zupełnie nie dla nas. Nie interesują nas takie dokumenty, jak widać. Wejść muszę centralnie przez tą. Nie pamiętam, czy wtedy był ten drut kolczasty, czy go nie było. Ja tak na niego zwróciłem uwagę. W ogóle straży nie ma. Pełno rewidentów martwych, aż dziwne. Czyżby może Paolo nam chciał jakoś pomóc? Ale to by psów nie było. Nie kminie trochę tego, co się tutaj dzieje. Wejdźmy sobie może, żeby się nie spieprzyć. Dokładnie. Wejdźmy może wyżej. Chcę sobie tutaj po prostu obczaić, co tu się dzieje. Tam bym mógł też wejść, ale nie chce mi się już grzebać tutaj z tymi trupami i kurwa, wszyscy nie żyją. Ona pomordowała swoich ludzi, głupia jest. No chyba jest głupia. Co za głupek morduje swoich ludzi, którzy pomagali jej obalić. Obalić królową. No głupia. Aha, oj się nadziałem, zapomniałem. Że dotknięcie drutu powoduje tak zranienie dogłębne. Tylko tutaj są te psy pieprzone, ja się nie chcę tutaj im narazić. Dobra, no trudno. Idziemy, żeby się schować za tymi. Ciała są puste. Dobra, idziemy. Yeah. Idziemy do środeczka i zobaczymy, co tam się będzie działo. Nie wiem, czy już o tym mówiłem. Możliwe, że mówiłem, ale teraz tak sobie kminię jeszcze. Jak to będzie można ogarnąć z tym, żeby ona abdykowała, się pozbyła tronu, jednocześnie, żebyśmy odzyskali ojca. Odczarować. Wszyscy wiszą. Pojebało ich tutaj. Ale ja się boję tych pieseczków pieprzonych. Chodźmy sobie na razie tutaj. Co jest? A, płat się otwarł. Trochę się boję, że jak tam wejdę, tam coś będzie. Jakiś pies mnie wykryje i będzie przykro. Wszędzie trupy, nawet tutaj nie widzę tych psów. Dobra, no spróbujmy. Może od góry najpierw wejdę i zobaczymy, czy jest przejście od góry. Dobra, nie ma przejścia od góry, to ja to już wiem. Ale jak nie przejście od góry, to zawsze jest to. I tutaj nic nie ma, tam jest jakaś brama światła? Czy cóż to? No ci nie żyją w pizdu. Tu coś ewidentnie. A, te zbiorniki na paliwo rakietowe. Tutaj coś mamy za to. Kość wieloryba i jakieś obecnie nieznany, nie żyje od czasu przewrotu. Wygłosiła szereg przemówień, także powiedziała, że wkrótce wszystko zmieni się w Dunwall w tym cerstwie. Nasza wodczyni ostrzega, wszyscy powinien starać się jak najbardziej zaufać. Aha, no i zrobiła takie taki burdel. Dezertujący strażnik. Nie wiem, co nam to powie, ale pewnie nam coś to da. Tu
tej zasadzie mogę coś stawić. Pewnie będę musiał to uruchomić tak czy siak, więc mogę już to uruchomić. To jest napełniacz. No i co? A. Sprytnie to wymyślili. A, energia. Aha, i teraz będę mógł odwalić tą pewnie furtkę, otworzyć furtkę, no bramę. Tylko ja się boję, że jak ją otworzę, tam jakieś bydle w niej wyjdzie. Żeby mi tu wiedźmy nie przyszły. Dobra, i spieprzam stąd szybko. Tak, no otwiera się brama. Chodźmy tam na razie. Zobaczmy, czy coś będzie widać. Nie no, nic tam nie wyszło szczególnego. Szczury jak na, co najwyżej. No, zregeneruj się mano, bo nie chcę cię tracić teraz. Dlaczego? Ja jestem ciekaw, dlaczego ona pozabijała tych ludzi. Może ona ich duszę musiała wchłonąć. Nie wiem, tak teraz myślę sobie. Bo na wuj miała zabijać swoich ludzi. To pewnie do mnie strzela jakoś, więc pewnie muszę iść górą. Albo by mnie chciało uderzyć, jakbym podszedł blisko. Nie rozumiem tego. Czy mamy tutaj w ogóle jakieś... Właśnie, bo zapomniałem w ogóle o amuletach i runach. Tu normalnie sobie chyba mogę przejść. Okej, tu jest git. Tu mnie nic nie rozjebie, przynajmniej na razie. A tych pozamieniała... O kurde, wchodzimy na znowu na teren pustki. Dlaczego ona ich pozamieniała w kamienie? Czyż może ona chciała zrobić coś... To musi być sprawka Delilah. Może ona chciała zrobić też coś, co się nie spodobało nawet tych... tym jej podwładnym. Nie wiem. Tak sobie kminie, nie wiem co się mogło dziać. Chyba ją słychać. Czwórka dłoni przesiewa, czwórka dłoni przeciera. Barwy się rodzą, a wiatr umiera. Błękity czerwiona plamiona w ręce. Tworzymy tu tęczę, by karmić jej pędzle. Z węgla smoły barwa, łożysko maciory. Magenty bogate, powstają kolory. Tu są dwie, trzy wiedźmy. Barwy się rozią, a wiatr umiera. Kurde, posrane. Mógłbym je sobie porozpieprzać. Odcień i kolor, szpadel i dłuto. Ślepej czerni odchłań wysnuta. Osiem dłoni przesiewa, osiem dłoni przeciera. Kurde, nie wiem na czym się skupił, jeszcze mi tu pieprzą nad głową. Sobie wejdę tam, dam radę? Glina tchnąca, błoto odwieczne. Żółta wnet farba, wiek złoty. Zapiszę sobie, bo tutaj jest istotna rzecz. Nie wiem ile widzę, ja trzeba najlepiej zobaczyć wzrokiem. 4. No to git. Jaką mieć wnet zaśnie. Sny w cyjanie sprośne strasznie. Czwórka dłoni przesiewa, czwórka dłoni przeciera. No, cztery i 4. I robimy pa-pa. No i wreszcie cisza. Tak to jest, jak są cztery kobiety. Taki żarcik. Dobra, tam mamy amulet. Ale bez kitu Irony pieprzyły. Aż się słuchać nie dało. Nie, tego mam full. Ja to o to by się przydało. Zdecydowanie. Czy tutaj coś jest? Jakieś sushi robiły. Jak ją tam wejść? Czarny amulet. Opóźniony zapłon? Gdzie jest mój opóźniony zapłon? Granaty przeciwników wybuchają po nieco dłuższym czasie. Słabe. Nie podoba mi się, a za to ktoś mi non-stop tutaj spamuje. I mi cyka. Kurde, co ja robię, nie to. Liczyłam na więcej. Żeby tutaj nie było strażników też na
co ona zrobiła z tymi ogrodami. Mamy pieseły, mamy wiedźmy i pieseły. Nie, wolę się pozbyć piesełów niż wiedźm. Znaczy, wolę mieć do czynienia z wiedźmami niż z piesełami, bo one są szalone. Tam mamy jeszcze trzy. Czy mi się opłaca je w ogóle tykać? Bo nawet nie wiem, co to są jakieś miny czy coś. To są jakieś głowy tych psów chyba. Ale wątpię, żeby one pozarzynały te psy nawet, te wilczarze. Nie sięgnę tam, prawda? Jeszcze tam bym sięgnął. Tylko pytanie, czy mi to jest potrzebne, żeby je tam dowalać. One teoretycznie nic jeszcze nie robią. Gotują sobie szczury. Czy tam pieką. Nie wiem, tędy muszę chyba głównym wejściem przejść, ale żeby tak zrobić, się muszę pozbyć tych gówniaków. Tam jedna poszła sobie. Kiedy nie widzę, były ich trzy. A tak to ich nawet nie sięgnę magią. Tak, były trzy i tam jest trzecia. Ale mówię, nie sięgnę ich nawet magią. Chyba, że ich obejdę. Pytanie, czy ten piesek się do tego nie przyczepi. Kochana, powiedz mi coś więcej o tym nowym obrazie. Tak, mów co wiesz. Niewiele słyszałam, lecz oczy cesarzowej Delaili płonęły blaskiem. Wiąże z nim wielkie nadzieje. Jakiś świat. Obraz, Świat, jakim go chcę. Świat, jakim go wyśniłam. To luźne notatki, Regina. Tytuł wybiera dopiero, gdy dzieło jest skończone, a płótno obeschnie. Płótno zręcznie zbieranego lnu, którego nasiona przesiewałyśmy przy blasku krwawego księżyca. Aha, zajebiście. Coś mi się pojebało w głowach. Ewidentnie. A to tu też coś mamy ciekawego. Tam mamy runę, a nie, runa jest jeszcze kawał drogi stąd. Tam za to trzeba by też przyjść do tej przystani. Dobra, przede wszystkim priorytet to się pozbyć tych pań drogich naszych ukochanych. Mnie nie zauważcie. Będzie mi smutno. Odrobinę zgłodniałam. Zjadłabym babeczkę. Może w szafce jest puszka. To niech on sobie stąd pójdzie. Pytanie, czy jak skoczy na to, to czy mnie nikt nie zobaczy? Nie była baranina. Niech gadają. Co? Znam jej smak i to na pewno było co innego. Aha. To mam niestety jeszcze za mało. Nie, no i mnie chyba wykrył. Co się dzieje? Pomogę! Nie podoba mi się to. Lepiej się rozejrzę. Żeby tamta nie zauważyła. Nie zauważyła. Ale to ciało, nie mnie. Co? O! Żartujesz sobie, to nie czas na drzemkę. Fuck, ale obudź się, siostro. Pieseł. Jak ja mam tego psa ubić? Nie chcę go ubijać, no ale... Ale jak można psy... Ja miałem jakieś... Jak się zaplątałem. Miałem tam jakieś umiejętności, żeby móc właśnie te... pieseły jakoś, kurde, coś z nimi zrobić. Tylko nie pamiętam, co to było. Czy to był żądlący bełt? Gdzie to mogę znaleźć? Jakieś ulepszenia, coś takiego, dokumenty? Nie, no na pewno nie tutaj. W mocach też tego nie było. Gdzie to mogło być?
nie wiem, kurde. Nie chcę go ubijać. A z drugiej strony też nie chcę się nim bawić. Dobra, zrobimy inaczej. Ja, co się tutaj stanęło? I kto mnie niby zauważył? Kto mi nagle wyskoczył tutaj z dupy? Chyba, że tutaj była ta czaszka po prostu. Czy nie czaszka, tylko ta kość. Dobra, odpalę ten wzrok, żeby było cokolwiek widać. Wiem, że tam jesteś. Nie chowaj się. Kogo tutaj nie ma? Ale tam jest jakieś... Masz coś? Nic tu nie ma! Bądźcie ostrożne, siostry! Szykujcie ciernie, drogie panie! Wkurzają mnie już te wiedźmy. Oj, wkurzają. Dobra, pytanie, czy tam coś jest? Zawsze mogę chyba stanąć tutaj. Trącą, tak. Żeby się nie spierdzielić. Ile dni do kolejnego krwawego księżyca? To będzie chyba 6? Może 3? Co? No nie. A! Okej, okay. Ogień się. Chciałem ją kurde ubić, a nie zdążyłem. Już mi chyba to zaliczyło jako zabójstwo, więc nie wiem, czy jest sens się jeszcze bawić w niezabijanie ich. Bo zginęła no centralnie przeze mnie. Została jakby popchnięta w ogień. Jakby. Kurde. Chciałem tam coś zobaczyć. Tam jest ten obraz, okej. Okay. Dobra, już się, bo się za bardzo plączę. Za dużo rzeczy chcę naraz zobaczyć, za dużo naraz zrobić. I się kurde plączę. Nawet gdybym miała dziś ruch pośród cieni, niczego nie głosy w wietrze. Pytanie, żeby tutaj nie wyjść. Na jedną. A druga mnie bije. To chyba nie jest wiedźma. Nie, wiedźma. Walona wiedźma. Tam jest kolejna. O, ja cię pierdzielę, te ogary. No nie, no nie. Fuck. No nie, no. Kurde, no nie. Wykryli mnie. Może jakoś mi się uda jeszcze stąd. Nie pozwolę jej uciec. Zawinąć. Szukać wszędzie. To jest ten obraz, który ona malowała. Może on coś nam podpowie. To jeszcze mi się stąd może uda uciec, tak żeby mnie nikt nie tknął. Spieprzony wilk. I co? Jakiś ślad po niej? Może miałem coś opisane w tych, czy to był wyjący bełt? A tak, jest. Zmusza wilczarza do ucieczki. Bełt żądlący. Ja to bardzo dobrze rozumiem, tylko że jak tego tutaj strzelę, to inni tutaj przylecą. Dobra, zobaczmy, czy mamy inne wejście. Tu mi się wydaje dupa. To położone deski nie było. O kurde, jest ich trochę. Nie powinnaś. Ostatnio nikt nie przypływa do Renhej. Dobra, trzeba je ubić, ale za to trzeba się bliżej. To co robimy, Palulu? Bo one sobie kurde teraz odeszły, no bez jaj. O nie, wcale nie o tej. No mi też nie. Mogę to jakąś... Nie, nie mogę tu żadnej fajnej rzeczy, akcji wykonać. No jak to teraz, żeby one się zbliżyły, przynajmniej jedna. Właściwie tylko jedna.
pamiętam, na którymś odcinku zrobiło się tak dziwnie, że tak trzymałem tych, czy to byli rewidenci, czy strażnicy, no nieważne, ale trzymałem tych przeciwników w tym splątaniu i nagle tak znikąd po prostu ich wzięło i ogłuszyło. Dobra, gdzie mamy to amulet? Umysł Lewiatana, to może być ciekawe. Co mi tutaj robi? Gorący koktajl, niech będzie. Co tu miało być? Coś tam lewiatana. Oddech nie. Umysł. Przebywając pod wodą regenerujesz manę, proszę. To jest bardzo niegłupie. Ale teraz mi się nie przyda. Tutaj gówno jest. Jeszcze mamy runę. Jedną. Nawet ja bym nie mógł wejść, prawda? Prawda. Teraz wrócić jakoś trzeba. No mano, zregeneruj się. I hopla. Dobra. No trochę ten pałac się zrujnował. Trochę. Tak troszeczkę. No hoplej. Dobra, no tych nie chcę już. Może mi się uda tam chwycić. Zatem jeszcze do tego obrazu muszę się dostać. Ale tam są te pułapki. Dobra, ale to mogę murem przejść. Tak, to będzie najlepsza opcja. Przejście murem. Tu w ogóle miałem rury. Mam nadzieję, że jak tu się pojawię, to mi nie wyskoczą te gówna. Może muszę spalić jej ten obrazek. Aha, nie. Zdecydowanie nie. Nie, tutaj nic nie ma. Okej, zdecydowanie muszę się jakoś tam jeszcze przedostać. Dalej. Najlepiej po murze i tam potem skoczyć jeszcze tam bym chciał. Dam radę na mur. Fuck. Ja cię pierdzielę. Czy te głowy to są jednak te właśnie pieprzone psy? Niestety. Nikogo nie ma. Nienawiść Delaili do mojej matki nie zna granic. Przygotuj się. A co ma jedno do drugiego? Matko, chciałabym jeszcze choć raz z tobą porozmawiać. Dobra, no to idziemy murem. Murem będzie najbezpieczniej. Tak, to już wszystko jest wybrane. Jeszcze jedna runa. A runa się może jeszcze przydać. Te kościane amulety tak naprawdę tylko wspomagają tą grę. Albo ją upraszczają, albo modyfikują, tak żeby była ciekawsza. Ale te runy tak naprawdę dają grać. Tu mamy tego typa, ja tam nie chcę się z nim. Z nim spotykać. O kurde, tutaj to się dzieje. Algi całkiem powysychały, ale dzięki temu łatwiej je zbierać. Mniej się brudzisz, a zapach i tak pozostał. Jak dużo alg zażądała nasza pani, Delaila? I po co właściwie? Powiedz mi.
Ten sekret będzie ze mną bezpieczny. Dużo ich nie potrzebuję. A jeśli obiecasz, że nie będziesz międlić jęzorem, to powiem ci po co. To część jej nowego przedsięwzięcia, obrazu ostatecznego, jak twierdzi. To jakaś nowa, wspaniała magia jej autorstwa. Czego jeszcze mogłaby chcieć mistrzyni, skoro ma już nawet Dunwall Tower? Delilah chce całego świata, kochaniutka. Otaczających go mórz i niebiańskich gwiazd. Czy może ona chce stworzyć sobie jakiś świat? Nie wiem tylko, jak się dostać do tej runy. Czy ona jest tam pod tymi schodami, czy nad schodami? Ale muszę tam pójść, żeby się dowiedzieć. Na te rury mogę tam wskoczyć? Czy lepiej tutaj bezpieczniej? Chyba tutaj. Są ich tylko dwie, więc w razie czego mogę je po prostu utłuc i już. Bo więcej ich tutaj nie widzę. Sprawdźmy. Nie, dwie są, no to na spokojnie mogę je ubić. Nie będzie z tym żadnego problemu. Hoplay. Hoplay. Tylko żeby się tutaj nie patrzyła. Głupia menda. No się patrzy, no bez kitu. Patrzy się non stop. Powietrze jest wilgotne. Ciężkie. Czyżby zbliżała się burza? No bez kitu, nie, no się i jopi non stop. Chyba, że na nią skoczę. I ją zaskoczę. Już nie wiem, czy ją dosięgnę. Gdzieś taki malutki problemik. No nie. No nie, 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 nie. To już było zupełnie do dupy. Nie dało się na nią skoczyć. Nawet nie mogłem... Miałem akcję, żeby ją zabić, a nie żeby ją ogłuszyć. Nie wiem czemu. Coś się komuś w głowie pojebało. No nie jop się tutaj. O, teraz się przed... Nie, jop się non stop. Nie ma tu czegoś, żeby rzucić. Nie widzę. Dobra, no trzeba zaryzykować, bo ona się chyba nie odwróci. Po prostu na nią skoczyć, może ona nie zdąży zareagować. Nie ma. No i tak mnie wykryła, ale wuj. No bo nie dało się tego inaczej zrobić. Runa jest po drugiej stronie, w ogóle nie wiem, jak się dostać tam za rury. Może jako szczur, albo jako cień. Głupia wiedźma. Musi tam być jakieś wejście. Tak, teraz będę kombinował, jak tam wejść za nią, zamiast grać. Kurde, mnie to tak wkurza. Żeby coś było w miarę proste, żeby można to było szybko garnąć, to nie. Będą kombinowali. Inspekcja kanałów. Jebać co. Dobra, mogę sobie wziąć, bo i tak potem tutaj wątpię, żebym tutaj wrócił. Dobra, i wracamy do właściwego naszego punktu wycieczki, czyli Dunwall Tower. Pytanie, czy jak pójdę tędy kanałami, coś się stanie? Może lepiej górą. A może jakimś oknem mogę wejść? No wątpię, to już... No właśnie... Co tam się stanęło? Dobra, pytanko, czy tutaj ktoś jest?
A jeśli tak, to czy jest go dużo? Wygląda na to, że nie ma tutaj absolutnie nikogo. To dobrze. No tak, musimy stawić czoło czeszarzowej. Dobra, lecimy do środeczka. Hej twierdzi, że Delilah jest w sali tronowej. Ale jeszcze kilka dni temu spędzała cały czas w tej szarej, nędznej kaplicy rewidentów. Co się święci? Nad czym ona pracuje? Zapewne bawi ją, że mogła sobie zrobić z kaplicy studio, mieszając farby tam, gdzie ci głupcy wcześniej mieszali ludziom w głowach. Ale kiedy już mogła zacząć pracę nad nowym obrazem, wolała się przenieść do sali tronowej. To zawsze takie ekscytujące, kiedy zaczyna rzeźbić lub malować. Tak, ale tym razem to wyjątkowe dzieło. Delilah mówi, że... Dobra. Jeśli Delilah jest w sali tronowej, mogę do niej dotrzeć windą. Coś to by było chyba za łatwe troszeczkę. Przynajmniej tak na moje oko, jakby tam mógł po prostu wskoczyć windą. Więc możliwe, że to jest pułapka. To tu jeszcze jest centralnie przejście po tych rupieciach. O kurde. Ja nie rozumiem tego, na wuj ona ich zabijała, przecież pomogli jej... Nie kminie tego, wcale. Pomagali jej obalić sarzą, teraz wszystkich pozabijała. Tam mamy dwa kościane amulety, ale ja się coś tutaj boję, że ktoś to obserwuje bardzo chętnie. Musi być coś miłego. Coś, czego nikt jeszcze nie wymyślił. Może coś z oczami Mewy albo pęcherzem Kon. Ale wygląda na to, że to jest, no czysto jest, nikogo nie ma. Zobaczymy. Nadrewident. Coś ruszyłem. No, coś tak czułem. Nie, to się teraz nie uda już. Już nas ubiją. Nie wiem, co ja zrobiłem, że to nagle się tak zrobiło. Nie wiem. Coś się tam przewróciło ewidentnie, albo coś się stłukło, nie wiem, aż linka naciągowa była. Ale tym razem to wyjątkowe dzieło. Delilah mówi, że zmieni wszystko. Zarówno świat, jak i sfery badania. Jak się nie boję, ta czaszka. Pieprzona. Co ja mam z nią teraz zrobić? Ja bym chciał tam podejść. Może muszę w nią jakoś strzelić. Może wejdę sobie wyżej. Jeśli Delilah jest w sali tronowej, mogę do niej dotrzeć windą. Fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nadrewident. Do tego, co ja mu przysłałem im? To Paolo, tak. Nie, czy to był wtedy... Nie pamiętam, kto to był. Jezu. To był napot, międzyrewident. Dobra, jestem bardzo ciekawy, co się stanie, jeśli strzeliłbym w to gówno. Spróbujmy. F5. I sobie to wszczelę sobie w to. Aha, i to zniszczyłem w takim bądź razie. Teraz mogę sobie na spokojnie do tego podejść. Tak by wychodziło. Pancerne kości i łaska ducha. Zobaczmy, co to. Pancerne, łaska ducha. Wypicie eliksir many odnawia czasem cały jej zapas, ok? A co tam jeszcze było? I coś tam pancerne, coś tam. Pancerne kości. Szybkość ruchu.
ale mniejsze rany. Czy ja wiem? Łaska ducha. Zasięg rażenia jest nieco większy. I tak nie używam tego. Więc weźmy tą łaskę ducha. Dobra, no i można iść na górę. Czy na górę. Obczaić to, o co z tym chodzi. Też czy ja wiem, może tutaj by było coś ciekawego. Jest jakiś pomnik w końcu. Tylko pytanie, czy tam ktoś jest. Ale wydaje się, że nie. A więc jesteśmy tu, gdzie bawiłam się niegdyś z moją drogą, zakłamaną przyrodnią siostrą. Tu, gdzie Jessamine spłodziła cię z twoim ojcem. Gdzie zginęła z ręki Dauda i jego bandy o czarnych sercach. W miejscu, które zniszczyło nasze życie. Masz spaczony pogląd na świat. A ja nie mam pojęcia, czy mówisz prawdę, czy kłamiesz. To jednak bez znaczenia. Mhm. Czy tutaj coś jest? Coś jest. Mógłbym się tam przejść teoretycznie i zobaczyć. O kurde, no nie wierzę. Skąd ich tu się tyle bierze? Już mnie wkurza trochę ta gra, bo zniszczyłem Jindosha, a te maszyny też powinny przestać istnieć, a nie, ich się robi coraz więcej, prawdę mówiąc. Nie, idiotko. Nie je się o śluzy małym widelcem. Co to za rynsztokowa rodzina sprowadziła na świat taką żałosną durnotę jak ty? Przepraszam panią. Nigdy mnie nie uczono poprawnych manier arystokracji. W Dunwall Tower nie tolerujemy ludzi twojego pokroju. Przy tym bankietowym stole jadać mogą tylko najwykwintniejsi z elit. I siedź prosto. Tak, proszę pani. Takie ulicznice jak wy nie rozpoznałyby etykiety, nawet gdyby was gryzła po dupie. Co za wulgarny język. Jestem w szoku. Tak. Pozabijałbym je wszystkie. Naprawdę wkurzają mnie. Ale czym w ogóle jest etykieta? Czy tutaj ktoś będzie? Nie wydaje mi się. A może tutaj będzie i nasza szanowna Delilah, albo z czegoś dowiemy ciekawego. Bo nie chcę się też naprzeciwko drzwi ustawić, bo na pan może ktoś być. Dobra, jeszcze za nim może. Odpalę to i wtedy wszystko będzie jasne. Okej, dobra, tam potem pójdziemy. Na razie to trzeba zobaczyć. Ale czemu na środku kaplicy stoi drzewo? No, jakby zauważyła, to wszędzie tutaj stały drzewa. W każdej tej lokacji z wiedźmami były jakieś drzewa. Nie, to mnie nie interesuje, to też. To jakieś pierdoły. Kaplica. Podporządkowanie sobie energii pustki nie było łatwe, lecz udało mi się spaczyć runy kości. Nie potrzebuję mojego wielkiego dzieła w kaplicy. Mam wszystkie niezbędne składniki. Wysuszone wodorosty, algi, fos, kwiaty ze szklarni, zielone, zmielone na pył i zmielone w barwnik. Ludzkie kości nasycone płynami grozy i wyrzutów sumienia. Proszę. Muszę teraz zachować cierpliwość i malować, póki ostatnia runa nie będzie gotowa, by przymocować ją do tronu, mojego tronu. Należy jednak utrzymać harmonię między spaczonymi runami, a ich czystymi odpowiednikami. Dwie spaczone w układzie z dwiema najczystszymi. Jeśli się tego nie dopilnuje, magia obrazu może ulec zniekształceniu i przestać działać lub nawet obrócić się przeciwko mnie. Delilah pracuje nad czymś straszliwym. Już wiemy jakiej... Ale może zdołam jej przeszkodzić. Jakiej przeszkodzić? Stwórz spaczoną runę. No to mam dużo spaczonych run. Jeśli stworzę więcej tych spaczonych run, może zakłócę magię obrazu Delilah. No dobra, jak ją tutaj zrobić? Mam tutaj wleść? Warsztat, super. Co mam tutaj zrobić? Nie no, nikt mi nie ma po prostu stworzyć tej runy? Wiecie co, zrobimy sobie inaczej. Ja stworzę sobie tą runę poza odcinkiem.
a w następnym będziemy kontynuować i już ją po prostu zdetronizujemy albo jej zrobimy krzywdę, bo teraz to już by trwało za długo. Dobra, w każdym bądź razie dzięki za oglądanie i pa pa.